Zobaczyliście, co tam u nas słychać w Pepco. Ja tutaj pokażę Wam na szybko, co kupiłam. Tylko kilka rzeczy, dosłownie, bo tam te rzeczy, co kupiłam te ostatnio, co Wam mówiłam, że pokażę, to już używam. No dobra, miałam nagrać, przepraszam, ale jak się sprawdzą, to Wam pokażę, co kupiłam, bo kupię jeszcze jedne te rzeczy, ale to już mniejsza o to. Kupiłam, słuchajcie, te mega kubki, one są szklane, przepiękne, no zobaczcie. No boskie z tymi liściami. Chłopaki zachwyceni, także będą mieli do wody. Mama oczywiście będzie się z nimi dzielić, no jak to? By inaczej, muszą się ze mną dzielić. Także takie fajne szklane kubki. Ja uwielbiam szkło i dlatego je wzięłam, bo jakby to był plastik, to szczerze mówiąc nie wiem, czy bym brała na ten rok. Bo bardziej wolę te butelki w Pepco. Ale to jest szkło. No to jest plastik, wiadomo, ale butelka to jest szklana, także nawet jako szklanka, patrzcie jak to... Ja Wam zaraz pokażę, jak ona super wygląda. Tam ktoś już cię Mikołaja, bo się bawi. Czekaj, normalnie zwykła. No czap. I widzicie, to jest zakręcane tak jakby. Może nie tak jakby, ale tak po prostu, że ciężko ściągnąć tą pokrywkę, także wow. I tu kupiłam Mikołajowi taką koszulę śliczną, z takimi guziczkami. Ona tylko 15 zł. W ogóle fajna jest taka teraz kolekcja dla chłopców. Rzadko się zdarza, że mają takie ładne, dużo takich ładnych rzeczy po prostu. Także ta koszula, mówię, nawet na jeden raz za 15 zł jak najbardziej. Tylko że ja stwierdzam fakt, że rzeczy z bawełny w Pepco są naprawdę super jakości. I myślę, że ona na pewno nie będzie na jeden raz, tylko na więcej. Także ja polecam, bo koszule, jeżeli coś jest w ogóle z bawełny w Pepco, to jest to bardzo, bardzo nawet powiedziałabym dobrej jakości. Ale myślę, że to, co z bawełny kupiłam w Pepco, to nic się raczej z tym nie dzieje. Nie przypominam sobie bynajmniej. Muszę sobie dobrze przypomnieć. Ale okej, nie będę się rozgadywać, bo jeszcze Wam pokażę, słuchajcie, co dorwałam w Rossmanie. Co dorwałam w Rossmanie? Na tej wyprzedaży w ogóle. To jest jakiś papuch. Na tej wyprzedaży poświątecznej dorwałam. Taki sobie wzięłam podkładkę filcową, bo nie miałam nic takiego. Nie kupowałam żadnych ozdób, bo mieliśmy robić remont. Ten remont tam nie wypalił niestety. Tutaj kupiłam coś takiego. To w ogóle to wszystko było po 99 groszy. Na razie Wam pokazuję. Tutaj dorwałam coś takiego na komary i kleszcze. Takie małe coś, taka próbka jakby. Ale fajne. Wypróbuję sobie, zobaczę. Tutaj hit hitów. Minutnik za 99 groszy, bo słuchajcie, moje jajo się do gotowania jajek rozwarstwiło i nie działa tak jak powinno, także no musiałam wziąć coś innego. No i stwierdzam fakt, ok, wezmę to jajko, zobaczymy jak ono mi się sprawdzi do gotowania jajek i tyle. No i
Wzięłam sobie takie kapciochy. Rzadko zdarza mi się trafić coś tak, za takiego fajnego za taką cenę. Kosztowały 6 zł. Minutnik 99 groszy, nie wiem czy Wam powiedziałam. No, cudo. W zimę na pewno będę już na jesień, ale bardziej zimą, będę już w nich kicać po domu, bo ja bardziej takie kapciochy zimą. No i teraz zobaczcie, co upolowałam. Normalnie szok. Ja nawet nie wiedziałam, że coś takiego jest w Rossmanie. Szczotka wygładzająca, antystatyczna. To kosztowało też 6 zł. No masakra. Patrzcie, ona tak wygląda. Ja Wam zaraz odpakuję. Zobaczymy w ogóle jaka... No i zobaczcie, ona tak wygląda. Trochę jest zakurzona, wiadomo. Chyba dlatego nikt jej nie chciał wziąć. Jak dziewczyny w ogóle mówiły o tej promocji w Rossmanie, ja mówię, co? U nas nic nie było. No, a po prostu Marysia nie szukała tam, gdzie powinna. Także 6 zł za taką szczotkę. Mam nadzieję, że mi się pomoże na to elektryzowanie się włosów. Chociaż po prostu wyczytałam, że elektryzowanie włosów odpowiada za tym, że za to po prostu tak elektryzują Wam się włosy dlatego, że po prostu ich nie obciążacie, czyli wszystko stosujemy bez silikonów i masek brak i w ogóle, także ogólnie po stosowaniu maski z OnlyBiotą mi się poprawiła ta kondycja włosów ogromnie, ale zobaczymy jeszcze to cudeńko, jak to będzie. 6 zł nie majątek, nie wiem ile to, po ile to stało na półce wcześniej, bo nie mam pojęcia, także nie wiem. No i co, tylko tyle zakupów. Te śliczne kubeczki z Pepko, no cudeńko. I to wszystko, co tutaj jest ładne. Proszę się takie jajo nawet ustawić. I te króliczki. No, także dajcie znać, czy fajnie upolowałam coś, bo mi się wydaje, że tak. I że zakupy były ok. A ja już będę się z Wami po prostu już żegnać. Dziękuję, że byliście. Subskrybujcie kanał, bądźcie z nami na bieżąco. A tym, co zawsze są, dziękuję. Dziękuję z całego serducha. Tam Mikołaj cały czas mi przeszkadza w nagrywaniu. Mam nadzieję, że mnie w ogóle było słychać. Także buziaki. Pa, pa.